7 października, piątek, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Z Ewangelii Świętego Łukasza, gdy Jezus wyrzucał złego ducha. Złe duchy, opętanie, uleganie pokusom, grzechom. Człowiek sobie sam z tym nie poradzi. My potrzebujemy Bożej interwencji, potrzebujemy tej Bożej ręki, tego Bożego Słowa, tego spotkania z Jezusem. Wyjdź z Niego, Duchu. Jezus jest tym, który ma moc, który ma siłę, któremu złe duchy się poddają. A my nieraz próbujemy sami walczyć z naszymi grzechami, z naszymi nałogami, pokusami, uzależnieniami. Ale sami nie damy rady. Sami zawsze przegramy tę walkę. Szatan będzie od nas silniejszy. My sami nic nie uczynimy. Potrzeba nam Bożej pomocy, potrzeba nam dotknięcia Boga, potrzeba nam Chrystusa, który stanie przy nas. Więcej powiem. Potrzeba nam obecności Matki, Maryi. Tej, której dzisiaj czcimy jako Matkę Różańcową. Szatan boi się Maryi, nienawidzi Matki Najświętszej. A w niej jest siła. Ona go pokonała. Ona była bez grzechu, była czysta. Ona daje nam takie narzędzie do walki ze złem, z grzechem, z naszymi słabościami. To różaniec. Modlitwa różańcowa. Kiedy czytamy przeróżne świadectwa tych, którzy się nawrócili, czy oni sami nam opowiadają? Zazwyczaj większość tych świadectw jest właśnie poprzez interwencję Maryi, poprzez modlitwę różańcową. To oni doświadczyli wiele razy takiej wygranej w swoim życiu. Różaniec to nie loteria, to prawdziwe szczęście, w którym wygrasz ze swoimi grzechami, słabościami, pokusami, przywiązaniami do grzechu. Jeśli chcemy wejść na drogę szczęścia, jeśli chcemy wejść na drogę radości, trzeba nasze dłonie, nasze ręce spleść z dłoniami Maryi, owinąć się modlitwą różańcową. Różaniec jest takim łącznikiem pomiędzy mną a Matką Najświętszą, pomiędzy mną a niebem. I tam jest sukces gwarantowany. Maryja, która nieustannie wyprasza dla nas dobro, kiedy wołamy do niej w tej modlitwie różańcowej, w tym narzędziu zwycięstwa. Nie tak jak gdzieś na wojnach są karabiny, czołgi, armaty i to są narzędzia walki i zwycięstwa, ale w tym różańcu, w tych koralikach, w tym nieustannym powtarzaniu zdrowaś Maryjo, tam jest amunicja, która niszczy szatana, która niszczy zło. Nie rozstawajmy się, nie wyrzucajmy z naszych dłoni różańca, ale zawsze go trzymajmy, walcząc o swoją godność, o swoje szczęście, o swoją wieczność, o swoją świętość, spotkania z Bogiem w niebie. Z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia jutro.